Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. W roku 2018 minęło 100 lat, kiedy nasze rodaczki uzyskały prawa do głosowania. Nie był to prezent. Polki właściwie od końca XIX wieku marzyły o tym, żeby brać większy udział w życiu społecznym. Angażowały się bardzo w odzyskanie przez Polskę niepodległości, ponieważ to prawo do głosowania dla Polek zbiegło się z radosnym momentem w naszej historii, czyli z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy o tym, że ten proces był procesem długofalowym, ponieważ przebiegał od 1918 roku do roku 1920, a widoczne to jest bardzo właśnie na terenie naszego dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ część naszego województwa znajdowała się w czasie zaborów pod zaborami pruskimi i pod zaborami rosyjskimi. I ten proces, kiedy Polki i starały się o niepodległość i włączały się w działania różnego rodzaju społeczne, przebiegał w tych zaborach bardzo różnie. Ale już od końca XIX wieku widzimy, że w obu tych zaborach nasze rodaczki zaczynają być coraz bardziej aktywne. Zakładają szkoły, zakładają chóry, zakładają towarzystwa gimnastyczne, zakładają biblioteki. Oczywiście pod płaszczykiem czytania dzieł Goethego czyta się Sienkiewicza, pod płaszczykiem śpiewania pieśni zaburzańskich śpiewa się polskie pieśni i w ten sposób pamięta się o języku polskim. I kiedy przychodzi pierwsza wojna światowa, no to też zmienia wszystko. Muszą kobiety, i to już nie tylko Polki, tylko wszystkie Europejki, zająć miejsce mężczyzn, którzy wyruszają na front pierwszej wojny światowej. Stają się urzędniczkami, stają się osobami, które pracują na poczcie, kierują tramwajami. I tutaj ten proces, który właściwie wydawałoby się mógłby się skończyć wraz z rokiem 1918, nie kończy się, bo kobiety doszły do wniosku, że jeżeli zdobyły już nie dość, że właśnie te miejsca, gdzie mogą pracować, gdzie mogą mieć własne pieniądze, no to one tak łatwo z tego nie zrezygnują. No i w tym okresie, jeżeli chodzi znowu o Polskę, już dwudziestolecia międzywojennego, Polki były bardzo aktywne. Ja chciałabym pokazać właśnie te kobiety, które swoje miejsce w II Rzeczpospolitej znalazły jako nauczycielki, jako aktorki, jako dziennikarki, jako osoby związane z wojskiem, bo takie bohaterki też będziemy mogli poznać. I te wszystkie kobiety, które pokażę, no to są kobiety, które zasługują na to, żebyśmy o nich pamiętały, no bo one właśnie budowały tą niepodległą, bo to nie jest proces zamknięty, odzyskanie niepodległości, tylko kiedy już ta niepodległość jest wywalczona, no to trzeba się starać, żeby ta Polska, która jest młodziutkim państwem w roku 1918-20, żeby wyrastała na państwo liczące się w Europie i żeby jej obywatele mogli być z tej swojej odrodzonej ojczyzny dumni. No chociaż jak wiemy, my dzisiaj wisiała nad nami druga katastrofa II wojny światowej. I trudno uwierzyć, prawda, że taka osoba eteryczna, właściwie jakby osoba, którą należy tylko i wyłącznie otaczać opieką i która mogłaby być tylko osobą, która ozdabia salony,
miała taki charakter. A miała charakter pewnie po swoim dziadku. Jej dziadkiem był generał Madaliński, więc w domu tradycje patriotyczne były obecne. No i Aleksandra Aspis, bo tak się właśnie nazywała nasza pierwsza bohaterka, po ukończeniu szkoły w Petersburgu, ponieważ jesteśmy we Włocławku, a Włocławek wchodził w skład zaboru rosyjskiego, kończy bardzo prestiżową szkołę świętej Elżbiety, zdobywa srebrny medal, złotego zdobyć nie mogła, ponieważ nie była Rosjanką, wraca do rodzinnego Włocławka i ma mocne postanowienie, założy szkołę. Szkołę dla dziewcząt, w której oprócz różnych przedmiotów, które pozwolą dziewczętom wejść w życie, być dobrymi gospodyniami, prowadzić wzorowo gospodarstwa domowe, to też będzie je uczyła języka polskiego. Nie było to łatwe, ponieważ rosyjska cenzura kilka lat przed tym, jak Aleksandra Aspis założyła swoją szkołę, zamknęła szkołę pani Zbigniewskiej, która przyjmowała do swojej szkoły córki powstańców, uczyła języka polskiego, co oczywiście bardzo się rosyjskim urzędnikom nie podobało, więc Aleksandra musiała bardzo sprytnie wymyślać, jak tego języka polskiego uczyć. Wymyśliła, że tego języka polskiego będzie nauczała podczas lekcji gimnastyki. Lekcje gimnastyki to było w ogóle nowum pod koniec XIX wieku. No i panny aspisanki, bo tak nazywano dziewczęta, które do tej szkoły uczęszczały, równie ochoczo uczyły się haftu, śpiewu oraz prowadzenia gospodarstwa, jak języka polskiego podczas zajęć gimnastycznych. Kolejną bohaterką, którą chciałam przypomnieć, jest osoba, która od najmłodszych lat zakochana była w muzyce. Pochodząca z Inowrocławia, Irena Dubiska, właściwie cały świat, jeżeli chodzi o sceny, był dla niej otwarty. Była wirtuozką, jeżeli chodzi o skrzypce. Koncertowała w Berlinie, koncertowała w Wiedniu. Przyjeżdżała również do swojego rodzinnego Inowrocławia, gdzie dawała koncerty. Ale co najważniejsze, kiedy Polska odzyskała niepodległość i odbył się w Filharmonii Warszawskiej pierwszy koncert po odzyskaniu niepodległości, dyrygował maestro Emil Młynarski, to wówczas Irena Dubiska grała na skrzypcach, grała utwory Szymanowskiego i Szymanowski powiedział, że było to najlepsze wykonanie jego utworów. Była świetnym pedagogiem. Proszę sobie wyobrazić, że ostatni dyplom, który wręczyła swojemu uczniowi, wręczyła go, kiedy już miała 88 lat. Zapraszana była do jury w całej Europie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju koncerty. Znała się na muzyce fantastycznie i, tak jak powiedziałam, do końca życia z tą muzyką rozstać się nie mogła. Kiedy Polki już mają prawa wyborcze, no to do Sejmu też mogą się dostać. I do pierwszego polskiego Sejmu wchodzi 8 kobiet, panów wchodzi 400. Natomiast z naszego dzisiejszego regionu kujawsko-pomorskiego wchodzą dwie panie. Są to Anna Piasecka oraz Jadwiga Dziubińska. Jadwiga Dziubińska była entuzjastką edukacji. Właśnie będąc w Sejmie forsowała różnego rodzaju ustawy, które nakładały obowiązek szkolny. Z tym był spory kłopot, szczególnie na terenach dawnego zaboru austriackiego oraz na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Ten obowiązek szkolny był dość zaniedbany, więc musiały powstawać nowe szkoły i ona tu bardzo się właśnie o to starała. Sama zresztą założyła szkołę w Kruszynku. Była to szkoła dla dziewcząt pochodzących ze wsi. I Jadwiga Dziubińska, wykorzystując swoje kontakty właśnie warszawskie, zabierała dziewczęta, żeby pokazywać im świat, że świat nie kończy się na Kruszynku, że można z takiego małego Kruszynka wyruszyć i spełniać swoje ambicje, plany przy
szkole, założyła wzorcowe przedszkole, założyła pasiekę, założyła ogród, w którym można było nabywać też wiedzę praktyczną, nie tylko teoretyczną, w ławkach, siedząc w ławkach szkolnych. Pisała bardzo dużo, skarżyła się, że tak naprawdę ona nie lubi jeździć na posiedzenia do Warszawy, bo ona czuje, że wówczas traci czas, a najlepiej czuje się właśnie, kiedy naucza w szkole w Kruszynku. Też w Polsce, która dopiero co odrodziła się i wbijała na niepodległość, ogromnym problemem było właśnie nauczanie języka. I bardzo, bardzo postulowano, żeby tego języka polskiego nauczać, zwłaszcza na prowincji. No i taką prowincją dla wykształconej świetnie na Uniwersytecie Warszawskim absolwentki polonistyki Gustawy Jareckiej, takim miejscem, gdzie chciała nauczać języka polskiego, było Wąbrzeźno. I przeniosła się z Warszawy, ona pochodziła z bardzo bogatej żydowskiej rodziny i tutaj uczyła w szkole ludowej. Swoich uczniów zabrała do Gdyni, żeby im pokazać, jak powstaje to miasto z marzeń i morza i napisała o tym książkę. Oddział szósty jedzie w świat. I właśnie opisała to, w jaki sposób jej uczniowie tym miejscem się zachwycają, a sama w tej książce przywołała właśnie miasteczko, które na Pomorzu stało się jej taką drugą ojczyzną. Gustawa Jarecka zginęła podczas deportacji z getta warszawskiego do obozu w Auschwitz. Tej podróży nie przeżyła. Razem ze swoimi dwoma synkami udusiła się w transporcie do tego obozu. Też dwudziestolecie międzywojenne przypomina nam o tym, że kobiety mogły oddać się służbie Bożej, pomagać innym. No i takim przykładem jest błogosławiona Maria Karłowska. Maria Karłowska, która urodziła się niedaleko Kcyni, została przez swoich rodziców wysłana do szkoły w Berlinie, gdzie miała nauczyć się fachu krawieckiego. No i nauczyła się tego fachu. Miała być dobrze wydana za mąż, ponieważ rodzina była wprawdzie zubożała, ale jednak z tradycjami szlacheckimi, ale Maria miała inny pomysł, postanowiła pomagać innym. Zauważyła, że biedy jest bardzo wiele, że ta bieda dotyka między innymi kobiety, które jeżeli nie potrafią, nie mają fachu w ręku, nie są wykształcone, no to czeka je życie na ulicy. I Maria postanowiła temu jakoś zaradzić. Założyła zgromadzenie sióstr pasterek. U innej bardzo wybitnej postaci, o której zaraz opowiem, czyli u hrabiny Anieli Potulickiej, wyprosiła, żeby majątek poznański, hrabina miała majątek na poznańskich winiarach, przeznaczyła właśnie na potrzeby jej nowego zgromadzenia. I tam bardzo szybko okazało się, że tych kobiet jest tak dużo, że trzeba było szukać dalszych miejsc. Ta posiadłość hrabiny Anieli nie wystarczyła. No i wówczas wojewoda wielkopolski zgodził się przekazać Marii Karłowskiej pałac w Jabłonowie Pomorskim, gdzie do dzisiaj siostry pasterki rezydują. Można pojechać do Jabłonowa, posłuchać historii o tej niezwykłej kobiecie, która doczekała się jeszcze za życia biografii i ta biografia nosi tytuł Niewiasta Mężna. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II Maria Karłowska została ogłoszona błogosławioną. To jest historia jak z amerykańskiego filmu. Kiedy nie ma się nic, ale ma się dobry pomysł, no to kończy się tak, jak właśnie skończyła się historia Anny Krzyckiej. Anna Krzycka, kiedy Polska odzyskała niepodległość razem ze swoim mężem, przypłynęła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkali wcześniej, do Żnina. A że podróż była długa statkiem przez ocean, no to Anna Krzycka przeglądała różnego rodzaju czasopisma dla pań. No i postanowiła dać takie ekskluzywne, jak na tamte czasy,
pismo właśnie też Polkom. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Pismo, które drukowano w Żninie, a nazywało się ono Moja Przyjaciółka, okazało się, że jest najbardziej poczytnym czasopismem w II Rzeczpospolitej, po które bardzo chętnie sięgają właśnie panie. I pomysłem, który no dzisiaj nie wzbudza jakiegoś naszego tutaj zachwytu specjalnie, bo wiemy, że tak jest, była rubryka pod tytułem Moja kochana przyjaciółko. Czyli panie radziły się, wymieniały się różnymi wskazówkami, podawały sobie różnego rodzaju przepisy. Już pod koniec lat 30. Anna Krzycka wymyśliła, że będzie dołączała do czasopisma wykroje. No to już w ogóle cieszyło się bardzo dużym entuzjazmem pań, ponieważ w każdym domu w II Rzeczpospolitej stała maszyna, na której pani potrafiły uszyć i dla siebie, i dla całej rodziny ubrania. No i właśnie Moja Przyjaciółka wychodziła naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu. No tej bohaterki to ja nie muszę chyba nikomu przedstawiać. To pochodząca z Lipna Apolonia Chałupiec, znana jako Pola Negri. Tak do końca nie wiemy, kiedy Pola się urodziła, bo też nie była w tym odosobniona, ale panie w okresie międzywojennym raczej sobie ujmowały niż dodawały lat. Pola, jak zapamiętała jej mama, kiedy się urodziła, to od razu nie tyle chodziła, a tańczyła. Talent miała ogromny, więc mama postanowiła, że z Lipna przeprowadzi się ze swoją córeczką do Warszawy. Tam Pola chodziła do różnego rodzaju warsztaty, do różnych szkół baletowych, uczęszczała, uczyła się dykcji, zadebiutowała na scenie, no i okazało się, że rzeczywiście ma wyjątkowy talent. Kiedy scena warszawska już była za mała dla Poli, Pola wyjechała do Berlina. W Berlinie występowała w filmach. To też było coś nowego, coś atrakcyjnego. Okazało się, że Pola świetnie przed kamerami wypada. Czy był to film niemy, czy za chwilę film dźwiękowy, Pola nie miała problemu z tym, żeby w takich filmach występować. No ale jak już Berlin stał się za mały, no to Pola postanowiła też podbić scenę Stanów Zjednoczonych. I tutaj pomógł jej Charlie Chaplin, który, kiedy wrócił z tournée po Europie i wysiadając w Nowym Jorku, otoczony dziennikarzami, został zapytany, co w Europie zauroczyło go najbardziej, powiedział Pola Negri. No więc lepszej reklamy Pola mieć nie mogła. Ameryka stała przed nią otworem. Oczywiście czasopisma, tak jak dzisiaj portale plotkarskie, rozpisywały się o tym, co Pola jadła, w co się Pola ubrała, czy Pola będzie też na jakiejś imprezie ciekawej, to jeżeli Pola będzie, to znaczy, że warto też na tej imprezie być. No była prawdziwą gwiazdą, wiązała się też z wielkimi gwiazdorami filmowymi, między innymi z Rudolfem Valentino, którego śmierć sprawiła, że wiele pań pogrążyło się w czarnej rozpaczy. Wspomniana już przeze mnie wcześniej hrabina Aniela Potulicka, kiedy zmarł jej ojciec Kazimierz Potulicki, a ona miała dopiero 18 lat, musiała sama zarządzać ogromnymi majątkami, ale była do tego świetnie przygotowana. Jej tata, nie mając męskiego potomka, nie woził Anieli do teatrów, nie zabierał jej do etablizmu, nie zabierał jej na bale, tylko pokazywał jej najlepiej prowadzone europejskie gospodarstwa. Więc Aniela świetnie była do prowadzenia gospodarstwa w Potulicach przygotowana. Majątki prowadziła tak dobrze, że z nadwyżek finansowych mogła wspierać działalność czy właśnie czytelni ludowych,
czy sama otwierała przytułki, wspierała powstańców wielkopolskich. Ona też dbała o folklor w swoim regionie, organizowała imprezy, na których właśnie śpiewano w języku polskim. Ona też wspierała hojną ręką kościoły okoliczne, te, które znajdowały się w jej dobrach. I co właściwie też dla niej tutaj musimy koniecznie podkreślić, jest bardzo ważne, wsparła bardzo hojnie powstający młody Uniwersytet Lubelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, fundacja, która została przez Anielę Potulicką zawiązana, sprawiła, że pierwsze lata i kolejne uniwersytet mógł nie martwić się o finanse, tylko o poziom nauczania. Kolejna hrabina przyjechała do nas z bardzo daleka, przyjechała do nas aż z Nieświeża. I podobno była bardzo niezadowolona, że jej rodzina, słynny ród Radziwiłłów, postanowił wydać ją za hrabiego Skórzeskiego. Skórzescy nie mogli się wykazać aż tak fantastycznym pochodzeniem jak Radziwiłłowie. Podobno Maria nie otwierała listów, jeżeli były zaadresowane Maria Skórzewska. Otwierała je wówczas, kiedy były zaadresowane Maria Radziwiłłowa. No ale jako, że sama na tych ogromnych kresowych majątkach widziała, jak jej rodzina świetnie nimi zarządza, świetnie również zarządzała tym, co miała, czyli dobrami lubostrońskimi. A bardzo szybko zarządzać musiała sama, ponieważ kilka lat po zaślubinach jej mąż zginął na polowaniu. No i ona twardą ręką gospodarską Lubostroń prowadziła, a prowadziła go tak dobrze, że kiedy prezydent Ignacy Mościcki odwiedzał najlepiej prowadzone gospodarstwa na terenie Wielkopolski, hrabina, nie dość, że dostała medal za to, że tak świetnie prowadzi te gospodarstwa, to jeszcze poczęstowała pana prezydenta wyhodowanymi przez siebie ananasami przy pałacowej oranżerii. Dzisiaj też ekscytujemy się, kiedy nasze złotka zdobywają medale. Wówczas, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, też były dziewczyny, które z entuzjazmem oklaskiwaliśmy. I tutaj takim przykładem wywodząca się z Grudziądza, z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Zofia Staruszkiewicz, która zdobywała medale, biegała bardzo szybko, przygotowywała się do olimpiady, która miała się odbyć w Helsinkach, ale jak wiemy, olimpiada w Helsinkach się nie odbyła, ponieważ wybuchła II wojna światowa. Następna dziennikarka, związana z Bydgoszczą, Wincentyna Teskowa, razem ze swoim mężem Janem Teską w 1907 roku zakładają pierwsze polskojęzyczne pismo w Bydgoszczy. Ich praca na rzecz tutaj umacniania polskości, walki z germanizacją jest nie do przecenienia, ale oprócz tego, że Wincentyna prowadziła gazetę, kiedy Jan poszedł na front I wojny światowej, a potem walczył, za co został uwięziony i Wincentyna została sama, to ona prowadziła cały czas Dziennik Bydgoski sama. Uczestniczyła również w działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zakładała czytelnie ludowe. Właściwie nie było takiej działalności propolskiej w naszym mieście, w którym Wincentyna nie brałaby udziału. Jeżeli już jesteśmy w Bydgoszczy, to też warto przypomnieć postać Wandy Rolbieskiej. To, o czym wspomniałam na początku, jedno to odzyskać niepodległość, drugie kształcić mądrych i światłych obywateli. I to robiła Wanda Rolbieska przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W budynku, który dzisiaj znamy jako VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, prowadziła szkołę na bardzo wysokim poziomie. Było to gimnazjum dla dziewcząt. Panny, które ukończyły tę szkołę, później
szły na uniwersytety, zostawały lekarkami, zostawały dziennikarkami, zostawały nauczycielkami. Więc tutaj ogromna rola, którą spełniła właśnie Wanda Rolbieska. No i na sam koniec znowu osoba, której przypominać nie trzeba, której biografia to właściwie niech się schowa historia Jamesa Bonda. To jedna z polskich cichociemnych, to generał, kobieta niezłomna, która po II wojnie światowej, kiedy siedziała w więzieniu i kiedy zniszczono jej wszystkie notatki do jej pracy naukowej, potrafiła jeszcze raz napisać tą pracę, zostać profesorem, a pod koniec życia zbierała historię swoich przyjaciół z AK. To dzięki niej prowadzona dzisiaj w Toruniu Fundacja Generał Zawadzkiej może się poszczycić wieloma biogramami ludzi, o których pewnie bez Generał Zawadzkiej byśmy dzisiaj zapomnieli. Wszystkie te panie są godne tego, żeby o nich pamiętać, ale pamiętajcie też, że w każdej miejscowości, gdzie jesteśmy, w każdej rodzinie są takie osoby, takie kobiety, które może się wydaje, że są zwykłe. Nie, one są wszystkie niezwykłe, bo wszystkie zapisują się w historii naszego kraju. Bardzo dziękuję.